zrobić full round attack, bo matematycznie nie jest się na tym do przodu nigdy. Znaczy nie wiem, specyficzna sytuacja, gdy dużo osób w teamie cię boostuje, nie? Ale... No, to mam wrażenie, że to jest trochę kazus Pathfindera i Vital Strike, bo nie grałem może mega dużo wiele kampanii, ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś faktycznie z Vital Strike'a korzystał. Pod Vital Strike'a podobno da się zarobić, dość mocny build, ale też się nie bawiłem. Że bardziej to już po prostu multi-ataki i power-ataki w multi-ataku. Dobra, co to tam jeszcze z takich bardziej mocnych rzeczy jest? Penetrating Strike jest przydatne z tego co wiem, bo przebija się przez resistę. Ale to jest właśnie 10 poziom chyba. Co to jeszcze? Jest ustawstwo, co pozwala ci szarżować przez trudny teren, przez 20 stóp na turę. Więc jeżeli potencjalnie tego... dobre. Aczkolwiek... Tak, tylko to tam 15 dexa trzeba mieć i jeżeli masz dostęp do tego... Czegoś, co daje ci, kurde, jak to się nazywa? Okej, 15 dexa mam. Aczkolwiek musiałbym zobaczyć, czy Blitz jako taki nie dostaje czegoś w tym rodzaju później. Tak. No i oczywiście Enhanced Resistance jest zawsze mocne. To ci podbija, w sensie daje ci bazowego resista na elementy? Słucham? Enhanced Resistance daje ci resist na elementy albo na jeden typ damage'u. W wysokości swojego babu. Hmm. Więc to jest dość mocne. Jeżeli weźmie, co więcej, jeżeli weźmie sobie na ogień... Dosyć mocne, tylko zawsze to jest troszeczkę lataria. Dobra, odmutuj się, bo Arturek jeszcze chce oglądać dobranockę. Jesu, Kinsen? Odmutuj się. A, czekaj, ja cię muszę odmutować, bo cię zamutowałem na... A czy nie wiem, jak to zadziałało, raz. Bo... Słychać. Dopóki sam nie mutowałem ze swojej strony, to słychać było od razu. No to nie! Tak. Nie dotykaj, chyba, przybijałeś pola. Nie. Okay. Pingał, znaczy podświetlała się dracia na zielonym. A to przepraszam. A, bo okej, okay, bo nie to wyciszenie wybrałem. Zdarza się. Tak, bo ja teoretycznie jako admin mogę ją wyciszyć na serwerze. Generalnie Enhanced Resistance fajnie działa, na przykład jak weźmiesz ten Fire Damage bez... Dracia! No, twój ruch. Stoi tuż obok mnie. Tak, w związku z tym dostajesz. A nie zdążył jeszcze przełączyć, więc dostajesz. Cztery obrażenia i poproszę rzut na Fortitude. Dlaczego dostaje cztery obrażenia? Co dostaje cztery obrażenia? Saury. I co dostaje cztery obrażenia? Hapeki. Staminę. Staminę. Bo stoi obok ciebie. Ma aurę, która zadaje obrażenia. Tu dupę. No. Dobrze, czekaj. Na Fortitude mam chujowy. W sam raz wystarczyło, żebyś nie dostała negatywnych poziomów. Czekaj. Stamina ile? 4, dobra. Dobra, to wszystkim muszę się wycofać z mele. Jak mogę się wycofać z mele? Biorę step? Jak to działał? Mówię w tym i dowolnym kierunku. A to ile? 5 stóp. W dowolnym kierunku. O. Jako ruch. Aha. Tak. Dobra, i próbuję rzucić tego Baleful Polymorpha jako dwurukopoziomowy. To okej, okay. Czyli teraz musi zdać 16. Yep. I też będzie miał większy minus, jeśli mu nie wyjdzie. Ale wyrównał, więc... Równo. Poczekaj, jeszcze nie rzucałam wam. A nie. Ale zdał DC. Zdał DC. Ale masz sobie odpisać spell slota. Kurde, tak blisko, nie? No. A niestety.
I tried. Sometimes dice do be like that. Tak. Załapało się, to dobrze zrobi, więc może po prostu będę go pływać. A jeszcze rzucam na mistyce, nie wiem czy coś stało. No nie znamy dokładnie szczegółów Inflict Wounds, no bo znamy szczegóły Hold Person. 11 to za mało. No dobra, teraz abominacja. Po pierwsze, leczy się. Po drugie, pod wpływem sugestii zużywa Swift Action, żeby wyłączyć aurę. Po trzecie, zgodnie z obietnicą, poproszę Will Save od Akazaga. Okej. Okay. Pytanie, czy jak Zane sprzedał mi tą informację, to miałem szansę... Nie było jeszcze twojej tury, więc nie mogłeś... Okej, czyli to jest tylko w mojej turze, okej, okay, dobra. Tak. Wola mówisz? Tak. Tam raz wystarcza. Okej. Dobra. Okej. I dalej zgodnie z obietnicą. Gładzec step goniąc psali. Jezu, Rage uratował mi... dupę. Gdyby cię sparaliżował, to by strzelił z tego działka ci w ryj i jeszcze Zainowi. Jep. Goni za psari za pomocą Guarded Stepa i atakuje pazurami. Ma Mirror Image. Tylko muszę sprawdzić, czy już jest na wystarczająco wysokim stadium, żeby dostawać bonusy do trafienia. Nie. A, on nie dostaje bonusów do trafienia, dostaje bonusy do obrażeń. Ponad bonusy do obrażeń, które dostaje. Okej. Dobra, atakuje z plus 14. O nie. O kurwa. Kret? O, ja pierdolę. Ale Dracia ma 3 obrazy. No. Tak. Więc rzucam D4, na jedynce trafia w prawdziwą Dracię, na pozostałych niszczy jeden z obrazów. Znaczy prawdziwą Sari. Proszę mi jednego liczyć. Okej. Okay. To był dobry pomysł. Mirror Image, najbardziej OP zaklęcie defensywne. Nasze najlepsze zaklęcie defensywne. Tak. Na tych poziomach. A gdyby was interesowało, to w tym momencie jest już na plus 2d6 plus 12, jeżeli chodzi o obrażenia. Yep. Czyli 4d6 plus 24 by weszło na krycie. Aha. Nie wiem, czy psari by to ustał. Jest szansa, że nie. No mógłby ten, na hita. Coś jeszcze robi, czy moja? Zużył legendarną, zużył standardową, zużył ruch, zużył swift, w związku z czym to wszystko, Akazag. Dobra, nie ma aury, więc nie muszę się o to martwić. Akcja darmowa, Battle Sense, jakiego ma kaca? Mhm. Wątpię, że się dowiedziałem coś więcej. Nic więcej. Okej. Okay. Trzeba żyć niebezpiecznie. Nie odwracam wzroku. Aha. Flankuję. Robię full attack. Okej. Okay. Muda. Full attack. Yes. Yes, please. Flanka jest. Pierwszy trafia, drugi nie. Niestety. Hopsa. Chyba na piątkę na kostce.
No to była full akcja, więc to z mojej strony byłoby tyle. Mhm. Ja coś mu za dużo oddziałem. To było 23, nie 28. Czyli plus 5 muszę mu dać. 28 było do trafienia, a nie do obrażeń. No dobra, Kitan. Mhm, jasne. A, tylko chwilę, ja to próbuję tak, żeby nie stanąć teraz w linii. Będzie niezręcznie. Znaczy... A, to i tak jest stan. Tak jakby w tym momencie we trzech jesteśmy w linii. Mhm. Zdań dyskusyjnie jest w linii. No, tak. Ale... Ko Paweł, bo ja właśnie ciągle... Mama! Mama! Dobrze, już ci to dodaję mleko. Mamo, czy mamy gdzieś jego... A, mamy tutaj jego butelkę. Dobra, Kidan, co robisz? Chwilę. A, tak, tak, tak. Tutaj będzie w tej linii, tutaj skończyliście tam, już oglądać Bluey? Dobrze, to zrobię rundę Kitana i będę musiał odejść na chwilę, żeby poczytać Arturkowi. Mhm. Jasne. Czy z tego miejsca mogę w niego strzelać? Muszę spojrzeć na mapę, bo dawałem mleko. To jest taki róg poziomo od niego. Nie. Znaczy będzie miał zasłonę. Bo większość sąsiadującego pola jest zajęta przez obrazek, w związku z czym liczy się, jakby całe pole było zajęte. Ale potencjalnie jakby on chciał w moją stronę oddać działka. To też miałby zasłonę. Też miałby zasłonę. Tak. Dobra, nie stałbym w jednej linii, więc dobra, robię trika tak w tą stronę. Chwilka, karta. Rzucę sugestią. Tak. Bo może zrobić Guarded Stepa. Okej, dobra. Racja, dziękuję. Nie może zrobić Guarded Stepa, ponieważ jak mówiłem, ten heks jest w większości zajęty. Tak, wiem, dobra. Że jesteś już spłacił, za chwilkę to do ciebie przyjdzie. Dobra. To tutaj stoję, trika tak. 25, czy trafię? Co jest, przepraszam, jeszcze raz? Trika tak, czy 25 trafię? Tak. Okej, okay, dobra. Flat-footed. I strzelam. Ja wiem, że chcesz czytać baję. Już tata idzie ci czytać baję. 23, co się w sumie wyrównuje, bo za osłonę ile dostaję? Plus 2? Za osłonę jest szansa, że nie trafiłeś. Aha, okej, okay, dobra, ale w tym momencie to jest 25 w takim razie. Okej. Okay. To wystarcza, żeby trafić. Muszę rzucić desetką, 20 albo mniej, to nie trafiłeś. Mhm. 91. Trafiłem. Czyli teraz... Już sekundkę, Arturku, już to naprawdę idzie. Chwileczkę tak. 8. Mhm. 22, 11, 33 obrażeń. Okej. Okay. I co mogę się go spytać? Czekaj. Co Tym możemy się dowiedzieć? Jest już bardzo zły i bardzo chce spać. Dobra. To możemy zaraz. Dobra, to pomyśl, co chcesz spytać, a jak wrócę, to ci odpowiem. Berby. Tak. Możecie mi odpowiedzieć, o co mogę się spytać. Cold person, wiemy wszystko. Nie wiem, Inflict Wounds, dalej nie wiem, nie znamy szczegółów wszystkich. Nie wiemy dokładnie jakiego ma kaca, znaczy wiemy, że jest tam w zasięgu 20 plus minus 2. No dobra, dobra. EAC w sumie też nie wiemy, ale w sumie EAC chyba jest bazowo kac minus 2. No może się już niedzielę. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy pytania o taktykę nie są tutaj bardzo dobrą, bo jest chyba jedyną osobą, co jest w stanie skutecznie robić, bo zna gościa. No, to ma sens. No dobra.
Bo my mechanicznie musimy resztę rzeczy najpierw odkryć. Mhm. No dobra, to myślę, że mogę się o to spytać. Chociaż nie chciałem się wcześniej o to pytać, ponieważ... nie wiem, to co już Polo pisał, jakie rzeczy on rozważa, że po pierwsze się na mnie chce skupić, po drugie uznaje Akazaga za największe zagrożenie, po trzecie, że Psar jest najprostsza do zdjęcia. W sumie takie trzy elementy są. Skąd mnie znowu ignoruje, jebany? Stop ignoring mnie, nie chuju. Nie? Dobra, mogę się w sumie spytać tak czy siak o ten. Ja w sumie to nie wiem, czy lepiej jak w porwaniu do tej walki na... Jezu. Jak podróżowaliśmy, że w Zeyna poszły trzy kryty. No. Ech. Ej. This was but a flesh wound. No tak, ustałeś. Mnie generalnie bardziej zirytowały trzy kryty na postaci, która nie była tak tankowna. Tak, mimo tego, że też w mele byłem, ale z jakiegoś powodu się na tobie skupiali. No i tam, bo to w sumie trafiali. Koleś, nie? Nie. O, Jezus. Tak, jak bardzo Ketan będzie miał traumę? Nie wiem, zobaczymy. To jest skala od zera do pokania w tym walcie z Ricka i Mortiego. To jest skala od 20-minutowej przygody do 3 dni później. Odpala udelem w pojazd zjebany. W sumie chyba jeszcze w tym momencie nikt z nas nie dostał w hapeki, nie? Na razie nie. Więc czekaj. Znaczy nie liczę tego, że masz pomniejszone HP maksimum, no bo negative level. No. Gdzie? Znaczy ja już mam 12 HP-ków zostało mi. A no tak, bo tobie zajebał raz. Ale mam króciutkie rączki. Tak mocno. I to już? No. Aura, czekaj. Jeszcze gdzieś było jakieś tam rzucanko. No poszło. Nie martw się. Jeżeli zginiesz, to Zeyn zrobi ci nagrobek. Aha. Co prawda napiszę na nim like a bitch. No właśnie do tego mówię. Znaczy, na razie z umiejętności, które znamy, to wiemy, że jak negative level cię zabije, to to wstajesz jako truposz. Natomiast ale to w ciągu dnia. Natomiast w ciągu godziny. Natomiast nie wiemy, czy jak po prostu
jeżeli poddajesz te fortitude save'y, ale na przykład zjedzie ciebie poniżej zera, to jak wtedy to zadziała? Kurde. Na razie nic by na to nie wskazywało, aczkolwiek to zawsze jest opcja fluffowo, że jak by nam się reszcie dedło i Ketan zostało, jego ciało by zostało, to że tak powiem, pewnie Le Capitan coś by zrobił w tym kierunku. Bo wam nie zrujnował jeszcze leveli, tylko ja miałem tego farta. Czy to dwa razy? Tak, wszyscy pozostali pozdawali. Okay. Kurde, ty dobry jesteś, ty dalej jesteś w stanie zdawać to na akrobatykę, żeby mu cyko wchodziły. Znaczy, no, jak on ma... Kwestia, jaki on ma tam CR, ale widać... Jak pan mówi, że 25 wchodzi, no to... No to piątkę musi mieć, no czwórkę to raczej nie widzę. Ty mówisz jeszcze raz, tak? Ale kurde, ale z drugiej strony CR5, a my w sumie jakie my mamy levele? Siódme? No. Czy CR się przykładają jeden do jednego do leveli, czy...? Zazwyczaj tak. Więc jest mała szansa, że może Paul nie... Albo coś jeszcze, o czym my nie wiemy, więc może dalej by to zadziałało. Ciężko stwierdzić. W sumie się czuję trochę jak ten. W sumie Kita może się czuć trochę jak Leia Mafii, bo w sumie nie wiem, czy nie było jakichś tekstów na poprzedniej sesji, właśnie coś w stylu, że tylko czekać, aż się okaże, że eksperymentowali czy coś na członkach tej kompanii. Czy... Ale specyficznie był tekst, że w sumie nie wiem, czemu ten ich nie próbowali skrzesić. Tak, sumie nie było. Myślałem o tym i rzuciłem wymijającą odpowiedź. Tak. I Zane uznał, że ten... Jesteś zimnym sukinsynem, co ich tak zostawił, bo w sumie mięczaki i respekty trochę zyskałeś. Zane jest taką sympatyczną osobą, prawda? A, moment, bo on ma wciąż The Ferocity? Tak, ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie spalił, jak się nie podnosił, ale... Ale właśnie teraz czy mu nie przyszło, czy coś takiego. Znaczy... Ja na razie interpretuję to tak, że Greater Ferocity było powiązane z Ascendencją, czyli to, co zrobił, jak ściągnąłem go do zera za pierwszym razem i on odpalił tę całą rzecz, że ściągnął energię z trupów zasięgu. I wydaje mi się, że jest szansa, że jak teraz go ściągniemy do zera, to dalej jeszcze mu się Ferocity odpali. W sensie, że jeszcze będzie stał, aczkolwiek tam na zero HP-kach jak reszta tych zombiaków. Ale to zgaduję. Swojego, kurczę, jak fajnie byłoby mieć to negatywne poziomy na atakach. No tak, to by było ciekawe, aczkolwiek pewnie Paul by kurwił na ilość matematyki, którą bym musiał robić. Welp, sam to dał, sam sobie to zrobił. Akurat przynajmniej my na kartach, no to mamy łatwo... Bo... Możemy sobie tą A zapadnie psa nie zareagowała na sugestie dla Ketana, że wiesz, zawsze muszę zajebać ten swoją kumpelę i przecież jej umiejętności, nie? Nie wymagajmy za wiele.
Mówisz... Myśl na szczodłach, lol. Co tam za grad na czacie piszą? A widzisz, Ketan. Rozważ to. Zajęty jest sympatyczny koleś, lubi się dzielić. Mhm. Wziął ten. Co tam inni mają i takie od Akazaga byłbym w stanie pancerz plus jeden, mam coś takiego. Pokomamy. To dobrze. Ketan bezużyteczny. Tak. Dobra, jestem. Wybaczcie opóźnienia. Oka. A to ja widzę tą minkę. Okay. Ja widzę tą minkę. Jeszcze Bryl, a Ketan miałeś pytanie. Tak, tak. Co chcesz będzie teraz robił w następnej tej swojej turze? O kurczę. Ależ nie rzucał, aha, czy rzucił na... No, a, szybko, muszę na rzucić. Na nas, tak. Na nas no. No. 27. Mógłbym wcześniej na to rzucać. Te kostki dostawać. A to mógłby na to raz zrobić. Ogólnie zaczyna mieć trochę przerąbane. Nie może używać swojej aury. A postara się skupić swoje ataki i ofensywne umiejętności na tym, kogo ocenia za najsłabszy cel. Ha, tylko że kurde, tu są obrazy. Ha. Ha. Tak, ale ogólnie postara się zadać jak najwięcej obrażeń, żeby potencjalnie dodać więcej negatywnych poziomów i zwiększyć swoje leczenie. Mhm. Nie chcę tego robić, ale... Imp? Tak, wiem. Dzięki, Blanku, pamiętałem. Tak, przypomnienie Polowi. Jasne, jasne. To co? Czy Imp by się nie kwalifikował jako najsłabszy cel? A. Technicznie. Ale do Impa też nie może łatwo dojść. W tym momencie. Technicznie taniej mu stać w miejscu i zrobić full attack, licząc, że oba wejdą i zwiększyć tym samym szansę na te negatywne poziomy, nie? Yep. No dobra. To teraz się zastanawiam, czy wysłać im... Czy wysłanie Impa to nie będzie strzał w stopę w tym momencie. Bo chciałem w tym momencie zrobić Pikachu use ten. Ale co robi Arturek? No, po prostu go na coś, żeby spróbował go dźgnąć. Ale jak on tam podejdzie z tym dźgnięciem i zaraz straci level, to w sumie będzie większa szkoda niż pożytek z tego. To się kompletnie się nie opłaca. Więc póki co myślę, że Alex może zostać i ten. I ewentualnie go baitować albo być mam wkurwiającym chujkiem. Aha. I tyle. Okej. Okay. Chcesz powiedzieć, że on stoi z tyłu i kibicuje? Co by to za inny zrobił? A jeszcze, dobra. Jedna rzecz, ewentualnie Alexa przesunął się, nadal będzie miał tą samą drogę do przejścia, w sensie imp. W sensie ten. Ale jakby tutaj przesunąć Alexa, nie wiem. Żeby nie stał w linii za Kazagiem. Dobra, ale to już powiedziałem, to nie ważne. Szczerze? Próbowałbym go przewracać. Chyba, że chcesz pójść DPS-czek.
Nie. Bo jak go przewrócisz, to nie będzie miał full ataku. Będzie musiał wstać. No, jak on dalej nie jest w stanie używać aury, to ja może to aż tak podejdę i go przewrócę. Tylko teraz? 20 plus 19. Co mi się tu otworzyło? Wracanie. Wystarczyło? Wystarcza. Chodź po urcie? Okej. Przewracasz go. Okej. Mistycyzm. Zobaczymy, co on tam tego ma. Raczej nie wystarczyło. Kurde. Czemu nie mogę złapać? I nie wiem. Jego obracałki. W ramach bycia wkurwiającym chujem to ten. Do Ketana. Ale wiesz, tych nicznie organizacji Akari udało się skrzesić twojego kukła. A ty byłeś ten na nich taki niemiły z tą pałką. Tak? I koniec tutaj. Panie się spać. Arturku, do łóżeczka. Dobranoc. Pa, pa. Dobra. Zain to wszystko. Psari. Chwila, mogę się ten, bo przed chwilą Arturka, a ty mnie... Tak, wiem. Spokojnie. Update sytuacyjny, przeciwnik nadal stoi ci na ryju, ale jest przewrócony. Aha. To nie stoi. No, leży ci na ryju. Kinki. Zresztą nie wiem, czy nie sugerowałbym ryzykowanie nie gardę stepa, tylko po prostu akcję ruchu. No. Bo to dobra, dalej sprowokuje, ale jak on leży, to będzie miał chyba jakieś minusy. Minus 4. Ma minus 4. To się... Dobra, to się ruszałem. Przy czym on ma takie rzeczy, to i tak ją trafi na bank. Tutaj próbuję się ruszyć najpierw. Okej, dobra, on wykorzystuje okazyjkę. No ale powiedzmy ma jeszcze dwa te... 17 przebija twoje KAC. Przerzucam, może mam moje umiejętności, mogę raz dziennie przerzucać. Czekaj, czy mogę swoje, czy jego? Sekundę. To minus 4 jest liczone, zakładam? Tak. Okej. Okay. Ja? Ale to wiesz, że on i tak dość nisko rzucił. Dobra, to przebiję raz. I co, zostaje minus levela? Jeszcze nie. A. Najpierw musimy zobaczyć, czy trafił w ciebie, czy w... A nie, dobra, okej. Okay. Dobra, to wchodzi, za ile? Nie wchodzi, ponieważ trafił w twój obraz. Ha. Dobrze, super. I teraz może napierdalać. Właśnie, czy co się stanie, jak na niego rzucę Grisa? Będzie dobrze nawilżony. Nie, dawaj, tak już nie. Już nie, tylko poziomach, mam pierwszopoziomowy. On nie trzyma żadnej broni, więc to mu nie... Ale mogę, Możemy mu rzucić pod nogi na pole przed, żeby nie mógł jej gonić. No, tak już czuję. No to robię. Tak, to gdzieś to przejście. Zniknę te tokeny. Jep. Żeby nie przeszkadzały. Ile Gris ma zasięgu? 110 feet square or one object. Aha. No dobra, to rozumiem, że ten korytarz jest w tym momencie zasłany Grisem. No, efektywnie tak. Tak jakoś... Tak. Ja mam takie pytanie, czy Ota w pewnym momencie nie lewitował? Czy to był tylko cinematic i przestał? Cinematic i przestał. Dobra. Nie ma fly speeda.
Nie bejtowałbym draci na to, gdyby... O Boże. To jest ten moment, kiedy zaczyna się komedia pomyłek z jego strony. Jak próbuje wstać, się znowu wypierdala. Możliwe. We'll see. Tak. Okej. Dobra, Psali, czy coś jeszcze robisz? Nie. Dobra, to on. Ile on ma teraz leczenia? 9. Cyk. Ale przejebane. Dobra, próbuję. Stary mu uciekła. Do Kitana nie ma jak łatwo dojść. Nie, liczę jednej rzeczy. Próbuję sparaliżować Akazago. Okej, okay. Nie odwracałem wzroku, więc. Mam tu 4. Tylko fuck. Przypomniałem sobie jednej rzeczy, że nie śledziłem. 4 Constitution Modifier. Normalnie mam 3, czyli 7. My chyba jeszcze 7 rund z tym gościem nie walczymy. Nie. W tej chwili mam zapisaną 5 turę na potrzeby jego specjalnych umiejętności. Twoja, jak zacznie, znaczy ty zaczynasz 6. Tak, tylko właśnie ja nie odpalałem na samym początku, tylko w sumie jak ascendował, to odpaliłem. Tak, to była druga tura, albo trzecia? Coś koło tego. Czyli chyba miałbym jeszcze 3 tury Rage'a? Tak, przynajmniej. Dobra, dobra, to rzucam. O kurwa, tyle tego było? No okej, okay. No to wreszcie mu weszło, jesteś pod wpływem zaklęcia Hold Person. Okej, okay. Rozumiem, że potem w mojej następnej turze jako full akcję mogę próbować powtórzyć. Tak, oczywiście. Pod tym względem to też działa tak samo. Okej. Okay. Dobra. Tam nawet plus 4 wymieniłem. Paralyzed and freezes in place. Czy paralyzed jest kondycją, która wpływa jakoś na AC albo tym podobne rzeczy? Czekaj, kliknę, bo mam możliwość. Patrzę. Kondycji. Tak! To bardzo mocno wpływa na moje AC. Świetnie. Jop. Prawdopodobnie Dex jako zero jest ustawiony. Tak. Nie, daje, z tego co czytam, to daje minus 5. No tak, 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 tak. Liczysz się, jakbyś miał minus 5 Dexa. Tak, ogólnie o ile nie rzuci naturalnej jedynki, to raczej mnie trafi. Full attack na ciebie wyjedzie. Leżąc. A nie, leży. Czy chcę full atakować leżąc? Może próbować. Okej, okay, no to jest szansa, że nie trafi, nie tylko rzucając naturalną jedynkę, ale... A może dwójkę, może trójkę. Dobra, on spróbuje wstać. Ponieważ to jest odpowiednik ruchu, to musi rzucić akrobatykę, nie? Nie pamiętam, jak w Starfinderze działa Gris, możliwe. A creature can walk. A nie, tylko jak chodzi. Dobra, czyli wstać może, ale to on sobie wstanie i zaatakuje Akazaga. Zakładam, że wkaca. Tak.
31. Jep, nawet jakby miał full AC, to... Trafia. Zauważyłem, okej. Okay. To jest nadal jeszcze piąta tura, czyli ma plus 12. 2D6 plus 12. 19 obrażeń. Mm. I poproszę Fortitude. Dobra, chwila. Czyli tak, zjada mi 8 z tego. Zjada mi 4 z tego. I zjada mi 7 z tego. Okej, okay, zaczynamy wchodzić w hapeki. Aha. No dobra, i to by było na tyle, jeżeli o tego pana chodzi. Kliknąłem, ale chyba Roll20 ma zawiechę. Rzutu obronnego nie musi jeszcze robić za to, że skończył rundę. Dobra, Fortitude przyszedł z opóźnieniem. Tak, z opóźnieniem, ale wszedł. Tak. Dobra, Akazach, następny rzut obronny. Boss nie musi robić rzutu na refleks? Jak stoi, to nie musi. Jak chodzi, to musi. Ale kończy rundę na tym, czy inaczej to działa? Any creature in the area when the spell is cast. A creature can walk. Dobra, pełno... A creature that doesn't move on its turn doesn't need to attempt this check and isn't considered flat-footed. Yes! No dobra, wyryłaś się i masz akcję, tak? Tak działał Hold Person. Sekunda. Bo w zależności od speli to czasami było tak, że to efektywnie na to efektywnie była pełnorundowa akcja, ale to muszę zobaczyć, no, jak to jest opisane. Hold Person. Nie, masz rację, full action zużyłeś, żeby się wyrwać. Full action. Dobra, ja na sekundę dosłownie muszę odejść, bo Arturek zaczął płakać, więc Kitan myśl o swojej akcji. I to zjadło mi kolejną turę Rage'a. Ale nie jestem już paralyzed. Dobra, kostki, zrehabilitowałyście się. Poza tym jednym fuck-upem. Dalej skuteczność rzutów obronnych ponad 90%. Powiedzmy 9 na 10 weszło. No tak. Gdyby mu weszło parę razy tych Hold Person, to walka byłaby znacznie bardziej przejebana. No. Sorry, wołał mnie konkretnie. Nie chciał drać. Dobra, ci dam twój ruch. Dobra, co? Strzelam w niego. W sensie przeładowuję, bo ten już chyba trochę się wystrzelam i po prostu nie wystrzelam. Ty. 25. 11. Wystarcza. Jasne. I co do akcji impa, to Narek raczej nic by nie robił, póki co. Poczekaj. Co jeszcze możemy? To jego inflict damage? Czy my coś wiemy w miarę na ten temat? Dokładnie szczegółów nie mamy. Dobra, to chciałbym szczegóły na ten temat. Z Battle Sansa. 10 to raczej nie wejdzie. I ma to. Zane. Dobra. Co to robiliśmy? Wydaje mi się, że na mistycyzm zobaczymy, jakie on ma to AC w końcu. 27. Okay. A w tym momencie jego EAC to poczekaj, bo muszę sprawdzić dwa razy, czy to już tura, w której wchodzi mu podwyższone. Nie.
Czyli w tej chwili ma plus 1 do obu. Tak? O Boże. Trudna matematyka. 20 EAC, 22 KAC. 20 EAC. Aha. No wydaje mi się, że całą rundową napierdalanie, nie? Aha. Strajkiem. Dla odmiany. No w tym momencie ja bym powiedział robić DPS check, bo jak znowu mnie sparaliżuje, to... 22, 15 obrażeń. Mhm. Weszło. Na razie słabo wam idzie ten DPS check. Oj tam. Tak na początek. Więc i do gościa wyjątkowo tego rzucam. Wiesz, zawsze liczyłem, że spotkam się z waszą grupą w boju. Gdy się dowiedziałem, byłem, że zostaliście żynieć. Tak wielkie rozczarowanie. To taka niespodzianka. Tak? On mi w mele pierdolnął, nie? Mhm. To dostał 5 elektrycznych. Dziękuję. Zeń, czy coś jeszcze? Też jest. No, on ci odpowiada, ale nie będę już głosu robił, mam za bardzo zajechane gardło. Że wkrótce dołączysz do mojej nowej armii. Sari. A spróbuję znowu tego polimorfa, w końcu może przyjdzie. No, za którymś razem może rzuci nisko, kurwa, na faktor, który ma w tej chwili plus 5. No nie mam dwóch poziomowych, tego pierwszopoziomowy. Okej, okay, czyli 15. Lecę 15. Smutna wiadomość jest taka, że doszedł wystarczająco do ekonomii ewolucyjnym traku, że a bonusy do save'ów. Oh well. Kurwa. Nie wiem. To rzucam na tego. No, żeby... Czy wszystko o nim wiemy? Czego jeszcze brakuje? O tym Inflict Damage. Inflict Wounds. Inflict Wounds. No to... Rzucam. Za mało, żeby poznać więcej informacji. Okej. Okay. Przyjemniaczek. Leczonko. Co raz się dojebie, te 5 obrażeń doliczyłeś? Dobra, nie patrzyłem. Te 5 obrażeń z tego. Tak, odjąłem. A, dobra, no to nie zobaczyłem. Ha. Czy znowu będzie mnie próbował paraliżować, skurwol? Myślę, że tak, to jest dobra strategia, żeby trzymać cię w paraliżu. Okej. Weszło? Wystarcza. Plus 2 morale, bonusowe z morale z Rage'a. Uff, karują mnie. Okej. Okej. To mu się nie udało.
Dobra, double atak Wakazaga. Wal. Czy twój Shimmer Guard jest aktywny, Maverick? Jest. Okej. Okay. Pudło. Trafia. Chwileczkę, czy ja muszę co z... Sprawdzę coś szybko. Aha. Okej. Okay. Czyli zadaję teraz 2d6 plus 13 obrażeń. Okej. Okay. Roll, low roll. Dobra, stoję. Fort. Zakładam, że zdaję. Wystarczy. Dobra. I to wszystko, co mógł zrobić. Dobra. Te negatywne levele wchodzą mniej niż liczyłem, że będą wchodziły. No, rzuty obronne ogólnie poza tym jednym mi wchodzą. No. No. Moja kolej. Full attack. Niestety nie mam już flanki, więc jest większa szansa, że spoduję, ale... A propos jeszcze atutów, możemy także wziąć ten, co sprawi, że jak flankujemy ten tandemowy. No, potencjalnie. Fuck me! 6 i 4, to nawet bez full ataku mi to nie weszło. Pudło i pudło. Yep. A Battle Sense, co ten Inflict Wound robi? Nieważne. Jeszcze za mało, ale jesteście już blisko odblokowania tego w pełni, tylko z ilości rzutów. Dobra, koniec mojej tury, ja się idę oddać, kontynuujcie. DC tego teraz to jest 15. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja wyskakuję z rogu, akrobatyka. Zza winkla. Zza winkla, tak. Wiesz, że winkel do sklep po holendersku? No. Jeszcze się okaże, że to z tego się wzięło. Tak, tak zakładam, szczerze mówiąc. No. No. Więc tak, flat-footed, przeturlowuje się, no. Zakładając, że mu CR tak, nie tak. Wyszło w górę, tak, nie? I strzelam. Nie, CR mu nie zmieniałem. Specjalnie zrobię przeciwnika z mechaniką, że będzie miał zmienne CR. Oh. Żeby ruchać tą twoją umiejętność. 21. To 23. Jest kart, ale tak. To wystarcza. Tak, dobra. I 4d8. 19. Czyli 19 plus 28. 28. Dobra, weźmie to. W sumie nadal się waham. Mam pytanie, czy ten flatfooted zostaje do, na początku twojej następnej tury? Tak. Czy go utrzymywałeś już jakiś dłuższy czas? Nie, nie. Bardziej nie pamiętam, czy za każdym razem przeliczałem odpowiednio AC, ale zastanawiam się teraz nad inną rzeczą. Bo... Ja mogę powiedzieć, że zużyłem ostatni Legendary Resistance, żeby zignorować obrażenia i flat-footed. A, czyli że w ogóle atak nie wchodzi. Tak. Więc tak, ja to zrobię, ponieważ nie chcę być flat-footed przed atakami Zayna. Dobra, jest. Dobra, w tym momencie widzę, że... Z ważnych informacji to Kitan mu zeżar ostatniego rezista. Okej. Okay. Yep. Dobra. Wiecie co, w tym momencie niech... Chcę mu dać dylemat między... Dobra, wpierw tak... pytanko o te Inflict Wounds. 24. No, wystarcza. To jest legendarna akcja? Mhm.
Przyzywa moce Crowleya, żeby zadać 2d8 plus 5 obrażeń wybranemu celowi w zasięgu 30 stóp. Will save DC15 zmniejsza połowę. Aha. Dobra. Co to już widzieliśmy w akcji w sumie. Wiesz co, myślę, że podeślę Aleksa, bo on dostaje 1 HP regeneracji za każdy zdrainowany level, tak? Tak. Czyli w tym momencie to jest różnica 1 HP, a Alex, jeśli by tutaj stanął, to po pierwsze, nie wiem, czy tu flanka wchodzi, nie wchodzi? Czy to on musiałby stanąć tutaj? Musiałby stanąć tam. Aha, ale jak się tam przemieści, to się wyjebie na przykład na mordę. No to będzie, że ma słaby refleks. No to też. Nie, bo on lata. Impy latają, więc gdzieś go nie rusza. A, ale sprowokuje. Dobra. A tutaj też idąc też sprowokuje? Tak. Skoro ustaliliśmy, że ruch w zasięgu prowokuje, to tak prowokuje. Jest. No okej. Okay. Tak, dobra. No dobra, ale... Szefie, jeszcze jakieś zakątko może? Znaczy, kurde, on ma tylko augury i... No. A, czekaj, jak on rzuci na siebie invisibility? No. Dobra, niech rzuci... w sumie? Ja mu daję total concealment. Tak, no, tylko dobra. Na siebie może to rzucić? Tak, tak, tak. Niestety na siebie tylko. A, self. Tak. Self only. Tak, tak, invisible... Nie. Yeah. Dobra, no to niech będzie invisible, podejdzie i go po prostu z zaskoczenia jebnie. Z boku. Bardziej tak, ninja maska. Okej, okay. Jak jest w total concealmentie, to nie prowokuje ruchem, prawda? Ono nie. Zaraz spojrzę, total concealment. Zakładam, że nie. Attack you. Chyba, że przeciwnik ma jakieś ekstra zmysły, które... pozwalają mu wykryć impa. Nie może atakować ciebie, może atakować pole, na którym myśli, że jesteś. Więc twierdzam, że nie byłby w stanie zgadnąć, którędy leci imp. Nie ma ekstra zmysłów. A dobra, to skoro on tego nie widzi i tak dalej, to w sumie może stanąć na tym polu flankującym. Aha. No nie obraziłbym się za flankę. No. A jak on zostanie tam w tej niewidzialce, to nadal będzie wchodziła flanka? Czy musi być widoczny? Musi być widoczny, tak? Jaka to jest w ogóle niewidzialka? Zwykła czy to większa? Wpijam linkę. Chyba zwykła. No raczej byłbym zdziwiony, gdyby no imp miał... On musi być w kombat, żeby być flanką w ogóle. A dobra, no to... Dobra, bo to... Ani sojusznicy, ani przeciwnicy nie mogą widzieć w tym momencie Alexa, to... Zakładam, że... nie daje flanki. Okej, okay, ale on może teraz w tej turze zaatakować? Może. Dobra, nie, no to... Zaklęcie rzucił, a zaklęcie mu zajmuje standardową akcję. A, okej, okay, dobra. Nie. Dobra, dobra, dobra. Zużył standardową akcję, zużył akcję ruchu, tak, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o Alexa. Dobra. No, ale ustawił się na pozycji. Tak, tak, on zrobi tak, jak go trenowałem. Welp, you know what nie time is tego. It? Entropic time. Yep. Panie. Uff. Takimi słami to... Kurwa mać. No nie siada, no. Dobra. Bracia, chyba musisz wrócić do zadawania obrażeń, bo jesteś jedyna, która pewnie zadaje. Nie żartuję. Nie wiem, na co tam został mistycyzm. No, nie wiem, tylko jeszcze co moglibyście jeszcze chcieć wiedzieć. Cold Person mamy, Inflict Wounds mamy, Life Draina chyba też mamy. Tak. Dobra. Nie wiem, to... Taktyczne pewnie tam można już jakieś, nie? Ale nie wiem na ile to jest precyzyjne. Whatever.
Co do taktyki, to w tym momencie czuję się coraz pewniej, biorąc pod uwagę, że zawalacie ataki. A będzie chciał się skupić na dobiciu albo Kitana, albo Akazaga, albo nawet spróbowaniu zabić obu. I raczej w tej turze użyję Inflict Wounds, żeby mieć dodatkową szansę na negatywny poziom. Okej. Bo strasznie nie wchodzą mu w Akazaga te paraliże. Dobra. To rzucam ten do Ketana, że uważaj, tatuś dalej się cię kocha. Chcę ci dać klapsa. By the way, Ketan, ile ci zostało HP? Mało. No. Właśnie tak mi się wydawało. No to koniec tudy. Okej, okay. Psari. Strzelaj. Strzelaj. No strzelam, dobrze. Strzelaj w niego. Piu, piu, może znowu będzie 19. A może... A może po dwóch latach zrobić po prostu? A co tam, Jolo? Gościu ma 20... Jest szansa, że 22 wejdzie. 22 wchodzi w jego jace w tym momencie. Ja wiem. Nice. Dobra, czyli to zadaje, zbiera 2. Znowu 19. 16, 24. Boże. Co? Kat? To u nas obliczam, ile mi schodzi tego. A energii. Raczej, no. Dobra, 7 obrażeń dostał. Damage is damage. Tak. Neguję mu leczenie w ten sposób chociaż, tak? Yep. Czy coś jeszcze psali robisz? Nie no, full attack to chyba wszystko. No tak. No, tak technicznie mogło być na wiedzę, ale i tak już wszystko o nim wiecie. Na razie no. Niczego nie wiem. Łącznie ze strategią, którą zaraz będzie implementował. Nie. Yeah. Dobra, to tak. Po pierwsze, leczy się. Po drugie, rzuca Inflict Wounds na Kitana. Czy ten broni? Mirror Image? Nie. To jest bardzo osobiste, rozumiem, tak? Tak. To jest ojcowska miłość. Mirror Image konkretnie broni przeciwko atakom, które mają rzut na trafienie. No okej. Czyli po prostu zadaje 2d6 plus 5 obrażeń. Rzucaj na Vale. A nie na Fortitude? A nie właśnie. A tak, to jest Vale. Tak, to jest Vale. Wystarcza, żeby zmniejszyć obrażenia do połowy. Czyli dostajesz 6 obrażeń. Chcecie wiedzieć, ile mam teraz hapsów? Ile miałem hapsów, zanim on mnie zaatakował? 12. 12. To teraz jeszcze poproszę Fortitude, czy dostaniesz negatywny poziom? Nie. Nie. Dobra, mogę to opisać, że to tak wygląda, że nie wiem, może zacznie mi nawet krew z nosa lecieć, pluję krwią na ziemię, na kolano padam, ale się zbieram sobie. Ponieważ te krawli, to bardziej pojawiają się na twoim ciele kolejne rany, takie jak od cięcia brzytwą. A, okej, dobra. Crowley lubi noże. Mhm. Dobra, no tak czy siak no szok i tak dalej, to może wpłynąć wpierw, że opadam czy coś, ale się w końcu podnoszę i zbieram. Aha. Jesteś już przyszłością. Dobra, to ty sobie tam do niego gadasz, a w tym czasie odpala full attack w Akazaga. Okay. 13 pudło, 25 w kaca. Kaca. Maverick, Shimmering Guard jest aktywny? Jest aktywny. Kac 26. No dobra. Ryczy ci w twarz wkurwiony.
A kozak. Ja jest koszmarem! Full attack. Proszę, kurwa, roll 20. Dziękuję. Okej, okay, to jest chyba ta runda, co? Mam nadzieję, patrząc na godzinę. Czyli minus 49. A tak, boom. I w tym momencie, jak się kończy moja tura, schodzi mi rage. A ponieważ schodzi mi rage, to dostaję fatiga. Aha. Więc to musi być ta tura. Yep. Inaczej się zrobi nieciekawie. Aczkolwiek zabawna kwestia. Moje KC nie jest jakoś mega niskie. Dobra. Czy to wszystko, Akazak? Tak, ja już nie kombinuję nawet z darmowi. Dobra, Kitan. Dobra, czekaj. Rozumiem, że jeśli tutaj się zatrzymam na koniec rundy, to będzie problem? Nie mogę się zatrzymać nie tutaj. Czy... Nie mogę powiedzieć, że wpierw się ruszy Alex. Pozwolę ci najpierw ruszyć Alexem. Okej, chcę ruszyć Alexa tutaj. Ale to bo... on musi wykonać całą swoją turę. Dobra. Nie możesz mieszać. Okej. Okay. Więc tak, wpierw Alex się rusza i go atakuje z boku. Ma D20 plus 6 do tego żądełka. Flanka. Słucham? Flanka. Też. A, jeżeli tak, nie liczyłeś. To będzie... Znaczy on się przesuwa tutaj w... A nie, ale dobra, bo... zaatakować, potem się przesunąć. Dobra, to będzie D20 plus 8 z flanki, dobrze mówię? Dobra. Zjadł jedynkę. Tak. I przesuwa się tutaj, tak? Przesuwa się tutaj, tak. Przytulając się do ściany. Co się ma? Co się ma w śmieszne? A, okej. Okay. Przekleję. Na ten. Yep. Dobra, w każdym razie ty brr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 
Dobra. We're in the endgame. Opuszczam pistolet. Obracam takim twirlem nóż w prawej dłoni. Widać na nim wyraźnie napis Don't make it personal, kid. I teleportuję się za niego. Wyskakując z mroku, trick attack. I chcę mu zajebać. Ja bym był chujem, to bym powiedział, że teleportuje się w Risa, ale... Znaczy wyskakuje z ciemności, nie wiem. Technicznie nie chodzi. Tak. Fair teleportacja point. To nie chodzenie po Grisie. I z nożyka. Plus flanka. Tak, plus flankę. No dobra, to po prostu trzeba będzie dodać plus 4 do tego, co wpadnie. Okej. Okay. No flat footed, nie? Aha. Słucham? A nie, moment, to jest z pistoletu. Nie, to kliknąłem. Chodziło mi... Obawiam się, że w tej sytuacji, biorąc pod uwagę, jak mało HP-ków ma, muszę przyjąć, że rzuciłeś jedynkę. Dobra, pytanie. Tak. Przyjmujesz, że rzuciłem jedynkę? Opaska. Tak. Patrz. Moja odpowiedź brzmi, w tej kampanii rusza przyniósł ci szczęście. W związku z tym teraz następna ten musi być pechem. Dobrze. Chyba, że go rozpierdolisz wcześniej. Czym? Był flat footed, flankę. Dobra, czy to wszystko? Tak, wszystko. Zane.
Czy co, dla pewności Fares Out zabić? Próbuj. Fala atak. Technicznie plus 2 do wyników będzie, bo flanka. Okej, 25 weszło. 25 weszło. Tak. 16 obrażeń. Wystarcza. Okay, wiesz co? To zrobimy w ten sposób. No to zaczynamy trzecią fazę, nie? Dobry pomysł. Padnie, odpala się żadne Ferocity? Nie. Ferocity już odpaliło poprzednim razem. Mogę to zrobić fabularnie? Tak, proszę. W momencie, gdy widzę, że Kevin się teleportował i ten, chybił tym nieszczęsnym nożem swoim, to Zane robi kopa z pół obrotu swoim Entropic Strike'em, tak żeby posłać tego bossa na ten nóż. Okej. Nawet nie wiem, czy traktować to jako przysługę, czy jako dis. Zważywszy, że wcześniej powiedział, naprawdę? Pod wpływem entropicznego uderzenia w tej już i tak mocno zniszczone i poranione ciało istoty zaczyna się jeszcze bardziej rozpadać. W zasadzie tak jakby coś wyżarło całą prawą część jego torsu. Natomiast jednocześnie mniej więcej na wysokości tam, gdzie kiedyś było jego serce, a w tej chwili między żebrami tkwi nóż Kitana. Światło w oczach bestii gaśnie. Więc, Ketan, jakie to uczucie zabić go swym własnym ostrzem? On i tak już nie żył. Czy mogę na nim jeszcze użyć swojego gwoździa? Tak. Dobra, to wyciągam swój trzeci. Tymczasowo, poczekajcie, jeszcze tak dodam, tymczasowo wychodzicie z inicjatywy. Co prawda na mapie są jeszcze przeciwnicy, ale nie ma groźnych przeciwników. Spoko. Zane wyciąga trzeci schemalurgiczny kolec. Wbija go... Ja chcę... Czy mogę stanąć nad ciałem, żeby... Okej. Okay. Ledwo dyszę, ledwo... Ten... Z ran na moim ciele oficie płynie krew. I wiem, że Zane nie może ten... Ale mimo wszystko... Jest ten... To nie było w umowie. Co mnie próbuje powstrzymać? Przed przebiciem? Na to brzmi. Tak. A ja bym się potrzebował ewakuować. Czy możemy dograć tylko tą jedną scenę? Wiesz co, Zane na to... Znaczy reszta może, no ja chyba nie muszę być w tym. A, no dobra, spoko. Tak jak pisałem na czacie... Że... Aha, dobra. A kazak tej ceni. Okej. Okay. I się nie wtrąca. Zajem na to w prosty... Trochę po czasie zorientowałem się, że mogłem końcówkę sesji rozegrać troszeczkę inaczej, ale czas plus pośpiech, czy też pośpiech plus zmęczenie nie jest najlepszym doradcą, jeżeli chodzi o działania. Więc cóż, niestety, jak to mówią po angielsku, hindsight is a bitch. Plafowo wiem, jak to wytłumaczyć. Out of character, a kazak jest wyłączony z tej rozmowy. Natomiast z różnych powodów Zane i Ketan mają spięcie o ciało abominacji, którą właśnie zabiliśmy. I
dużym skrócie, sytuacja skalowała na tyle, że potrzebujemy osobnej sesji, żeby to dograć. Tak tylko nagrywam ten klip w gwoli wyjaśnienia. Więc do następnego razu.